Cześć, z tej strony Adiwe. Witam Was na moim kanale. W dzisiejszym krótkim odcinku zademonstruję Wam technikę żłobienia elektrodą węglową w praktyce. Zapraszam na mój filmik. Przed rozpoczęciem żłobienia zawsze należy sprawdzić, czy uchwyt jest sprawny i czysty, tak aby elektroda mogła być umocowana w miejscu do tego przeznaczonym. Ciśnienie sprężonego powietrza, które będzie wydmuchiwać roztopiony materiał przez elektrodę węglową, powinno wynosić minimum 7 barów. Jeśli chodzi o technikę żłobienia, to zawsze pchamy uchwyt, niezależnie od pozycji, w której pracujemy, a sam proces obserwujemy najlepiej od tyłu. Pamiętajcie również o tym, żeby zachować bezpieczeństwo swoje i otoczenia podczas wykonywania tego typu pracy, a po jej zakończeniu należy zawsze uwolnić elektrodę z uchwytu, a uchwyt odłożyć w bezpieczne miejsce. W drugiej części filmiku zaprezentuję Wam technikę żłobienia w pozycji podobnej. Tak jak wspomniałem na początku,
technika żłobienia dla wszystkich pozycji jest taka sama. Czyli prowadzę uchwyt techniką pchaj, a proces żłobienia obserwuję od tyłu. Na koniec chciałbym podziękować każdemu za uwagę. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące mojego tematu, to piszcie w komentarzach. Postaram się regularnie odpowiadać każdemu. Zapraszam Was również do zostawiania subskrypcji pod moim kanałem i wciskania lajków. Oczywiście wkrótce postaram się udostępnić nowy filmik, na który już dziś Was zapraszam. Dzięki za wszystko i do zobaczenia wkrótce. Cześć!